Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szanowny Pan Mateusz Morawiecki nagrał specjalne orędzie do narodu, w którym zapewnia, że dobro polskiego rolnictwa i polskich konsumentów jest dla niego najważniejsze i on nie pozwoli na zalew polski ukraińskim zbożem. Moim zdaniem kłamie. To znaczy, Częściowo mówi prawdę. Moim zdaniem, do wyborów, czyli do 15 października, będzie go ta sprawa obchodziła bardzo mocno. A potem wcale. Potem na zalew ukraińskim zbożem, moim zdaniem, Polski pozwoli, bo interes ukraiński będzie dla niego, moim zdaniem, ważniejszy niż interes polski. Dlaczego tak uważam? Bo pamiętam, co PiS, pisowcy i usłuszne pisowcom media. Mówiły jeszcze w kwietniu tego roku. To może posłuchajmy. Ukraińskie zboże y, nie zalewa polskiego rynku, bo ten eksport, y, czyli import, przywóz zboża z Ukrainy jest y, niestety nieduży. To odpowiedź na fake newsy polityków opozycji, którzy straszą, że Polska, pomagając eksportować ukraińskie zboże, naraża na straty naszych rolników. Niestety, z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tego, tych y, y, zbóż i kukurydzy będzie sprzedawanych tutaj w Polsce, po wyraźnie niższych cenach. Mówienie o tym i straszenie ludzi jest nieodpowiedzialnością, dlatego, że posługują się i opozycja i inni politycy powtarzają kłamstwa mówią że nie mogą rolnicy sprzedać zboża mogą resort rolnictwa zdecydowanie zapewnia że polscy rolnicy nie mają żadnych problemów ze sprzedażą zbóż ale słowa Tuska już wykorzystuje rosyjska propaganda Donald Tusk powiedział że ukraińskie zboże może zagrozić polskim rolnikom to nie pierwszy raz kiedy zdaniem ekspertów działania szefa platformy obywatelskiej wpisują się w rosyjski przekaz podobnie było podczas obrony naszej granicy przed białoruskim atakiem hybrydowym Tusk Ostro krytykował na przykład budowę zapory na granicy. Gdyby tu się pojawił rosyjski agent, no to on by mniej więcej podejmował tego typu działania, e, uderzające właśnie w wiarygodność Polski. Putinowi szczególnie zależy na dezinformacji oraz fake newsach, takich jak na przykład rzekomy brak cukru w Polsce. My nie mamy żadnych opóźnień, realizujemy je w pełni e, i zapewniam, że cukier w Krajowej Grupie Spożywczej jest. E, jeżeli nawet będą zapotrzebowania na dodatkowe ilości, to my jako grupa jesteśmy w stanie e, je spełnić. Puste półki w niektórych sklepach, czy limity na jego zakup wynikają z problemów logistycznych. I transportowych tych sieci sklepów przekonuje prezes Krajowej Grupy Spożywczej. Kreml od początku wojny na Ukrainie próbuje negatywnie nastawić Ukraińców przeciwko Polsce, powielając absurdalne teorie o chęci anektowania przez nasz kraj części Ukrainy. W drugą stronę podobnie. Moskwa chce obrzydzić Polakom uchodźców wojennych z Ukrainy. Tak. I teraz uzbrojeni w tą przypominajkę, jak to. Ci ludzie, którzy ostrzegali przed tym, co będzie, i próbowali walczyć o dobro polskiego rolnika, ale także polskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że w wyniku zdrady narodowej rządu Prawa i Sprawiedliwości, polskie dzieci jadły m.in. zboże techniczne, które na Ukrainie w kraju. Objętym wojną nadaje się tylko jako paliwo do pieca. Te zboże techniczne na Ukrainie się pali. A w Polsce przemielono je na mąkę i zrobiono z tego chleb, które nasze, jadły nasze dzieci. I Morawa nawet kurde nie przeprosi, tylko pierdzieli, że on to zawsze dbał o interes Polski. Ta, dba, bo się afera zrobiła, bo się gorąco zrobiło i poczuł, że może przepierdzielić wybory na tej aferze. Teraz nagle mu zależy. Zobaczycie, że po wyborach zależeć mu przestanie, ale zaraz sobie obejrzymy, o to orędzie premiera, uzbrojeni w tą wiedzę, jak to było, w tą przypominajkę, bo przecież myśmy już no wszyscy widzieliśmy, co pis odpierdzielał, ale takie. Idiotyzmy idiotyzm czasem się wypiera ze świadomości, więc ta przypominajka była ważna. I będzie jeszcze na końcu wypowiedź człowieka, który mm, no, żyje przy granicy, że się tak wyrażę, i na tle pewnego elewatora, który już, już czeka na zboże już czeka na zboże rzekomo przy ukraińskiej granicy. Tam powiedział parę słów, znalazłem to na TikToku. Od razu mówię, że nie jestem pewny, czy to tam na końcu to jest 100% prawda, no ale przecież no, wcześniej obejrzeliśmy sobie materiał TVP, więc widzieliśmy, jakie pis miał podejście, dopóki sprawa nie zrobiła się gorąca i dopóki nie zaczął się bać, że przez to przegra wybory. Za chwilkę sobie obejrzymy orędzie pana premiera Morawieckiego, ale zwróćmy też uwagę, jak pis działa że każdy, kto mówi rzeczy, które są dla niego niekorzystne, to jest oskarżany o bycie ruską agenturą, nie? W czasie zarazy każdy, kto mówił rzeczy niekorzystne, to był foliarzem, płaskoziemcą i antyszczepionkowcem. I był też taki czas, gdzie za bycie antyszczepionkowcem próbowali wsadzać do więzienia. Pamiętacie? To był bodajże 2021, koło wakacji, jak się... Pojawiło sporo wątpliwości co do faktycznej, zbawiennej roli tych rzekomo zbawiennych preparatów, i byli ludzie, którzy chcieli merytorycznie dyskutować, to aby na pewno warto. Zwłaszcza tym młodszym ludziom, zwłaszcza młodszym chłopcom, bo tam się pojawiły takie. Doniesienia, że być może dla młodych ludzi, bardzo młodych dla dzieci, to nie warto, bo zagrożenie powikłaniami jest zbyt duże w stosunku do prawdopodobieństwa ciężkiego przechorowania. I się zrobiło gorąco dla Pisu. Co nagle się zdarzyło? Nagle się zdarzyło to, że jakiś dziadek podjechał sobie na rowerze z koktajlem Mołotowa pod punkt szczepień, powoli nieśpiesznie rozglądając się, brakowało tylko, że pomachał do kamery, bo kamera monitoringu. Zanim wodziła, przybliżenia były oddalenia. Nieśpiesznie podjechał sobie do punktu szczepień, spokojnie zsiadł, spalił punkt szczepień koktajlem Mołotowa i nieśpiesznie, nieniepokojony przez kogokolwiek, odjechał. A następnie wszyscy ludzie, natychmiast wszyscy ludzie, którzy mieli sceptyczny stosunek do zbawiennego preparatu, byli nazwani terrorystami i było wprost, z wielu ust, wypowiadane zagrożenie, że być może, że do tych ludzi będzie ABW wjeżdżać do, do chaty razem z drzwiami i będą wywlekani, że to terroryści są. Także już wtedy w poprzedniej narracji PiS próbował grozić przemocą państwową ludziom, którzy mieli wątpliwości, czy PiS dobrze robi. Teraz e, PiS idzie jeszcze dalej. Słyszeliśmy kilka miesięcy temu. Ten materiał TVP był bodajże z kwietnia, i słuchajcie, nazwę roboczą, jaką znalazłem, miał, nie uwierzycie, opozycja wpisuje się w narrację Kremla. Wiadomości TVP, drodzy Państwo. Ehm, taka narracja, że jak robisz coś, mówisz coś, co się rządowi nie podoba, to wpisujesz się w narrację Kremla. Być może jesteś nieświadomym w ogóle współpracownikiem tym, tego Kremla. Osiem lat więzienia. Drodzy Państwo, prezydent Duda podpisał tą ustawę. Czyli każdemu, kto mówi prawdę, która jest niewygodna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, realnie grozi prześladowanie sądowe, z uwięzieniem na długie lata, włącznie. Wy sobie zdajecie sprawę, że my żyjemy w kraju, który już bardzo niewiele oddziela od. Ostrego totalitaryzmu? Naprawdę, my bardzo dryfujemy w stronę totalitaryzmu. Nawet ustawy, niektóre, które pisowcy wprowadzają, są bardzo podobne do ustaw kremlowskich. Ja się Kremlem brzydzę, ja się Putinem brzydzę, ale tym, co Putin robi z Rosją, ja się brzydzę. I z przerażeniem stwierdzam, że pis nam robi coś bardzo podobnego. To jest turboważne. Poza tymi kwestiami związanymi z rolnictwem, i tak dalej, zwróćcie uwagę, że my naprawdę dryfujemy w stronę totalitaryzmu. Gdyby taka sytuacja, jak miała miejsce w kwietniu 2023, miała miejsce w sytuacji, w której obowiązywałoby prawo tak, jakie jest teraz to tych ludzi, którzy protestowali przeciwko zalewowi ukraińskim zbożem Polski, prawdopodobnie uwięziono by w więzieniu. I prawdopodobnie by ich nie wypuszczono. No bo jak to? Odszkodowania trzeba byłoby płacić. Rząd ludzi, którzy mieli rację w kwietniu, nazywał współpracownikami Kremla, wyzywał tych protestujących rolników, traktowano jak bandziorów. To nie był jeden materiał TVP. Ta narracja się bardzo długi czas utrzymywała. Nie wiadomo, czy gdyby te inne kraje się nie zbuntowały, gdyby opinia publiczna nie zauważyła, że coś jest nie tak, nie wiadomo, czy by nie spacyfikowali tych ludzi, nie wsadzili ich do pierdla. Drodzy Państwo, 8 lat więzienia. Zamówienie nieprawdy, która jest niewygodna, która. Jak widać, mimo tego, że jest prawdą, bez problemu może być nazwana ruską propagandą. Bo się wpisuje w narrację Kremla. Bo nie ma, nie ma znaczenia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Ma tylko znaczenie, co jest wygodne dla PiSu i czy można powiedzieć, że jest dobre dla Putina. No, drodzy Państwo, jeśli dobro polskie jest dobre dla Putina, to znaczy, że tym, tym większy problem, tak? To znaczy, że ci nasi sojusznicy. Chcą nam zrobić krzywdę. No to, to wiecie, w sensie, że Ukraina, to, to, to nie jest dobre, bardzo niedobre. To jest bardzo chora sytuacja, wręcz turbo nienormalna. I teraz, drodzy państwo, obejrzyjcie sobie, co pan premier kłamie, przepraszam, mówi. Spróbujcie się nie zaśmiać. Ja od siebie tylko dodam, że pan premier fantastyczny fachowiec. Ja, jakbym wypowiadał tyle rzeczy, o których bym wiedział, że są nieprawdą, to bym nie wytrzymał. Prawdopodobnie zacząłbym się brechtać w połowie, a panu premierowi nawet powieka nie drgnie. Fachura. Szanowni Państwo, Rada Ministrów podjęła dziś istotną decyzję dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Interesy polskich rolników polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu. Kiedy Putinowska Rosja bestialsko zaatakowała Ukrainę, zachowaliśmy się jak trzeba. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. Zdaliśmy egzamin solidarności. Polskie rodziny z miast, miasteczek i wsi otworzyły swoje serca i drzwi do swoich domów, żeby przyjąć pod dach uciekające przed rosyjskim terrorem kobiety i dzieci. Polacy dla Ukrainy zrobili więcej niż ktokolwiek inny w Europie humanitarnie, militarnie i politycznie. Jeszcze raz, bo nigdy dość gorąco za ten wspaniały odruch serca i wielki gest solidarności wszystkim swoim rodakom z serca dziękuję. Decyzja Komisji Europejskiej otworzyła jednak drzwi dla importu produktów żywnościowych z Ukrainy, co następnie zaowocowało wybuchem w Europie kryzysu rolnego. Który dotknął zwłaszcza kraje przygraniczne, takie jak Polska. To, co miało być tylko tranzytem do krajów trzecich, bardziej potrzebujących, okazało się mechanizmem pozwalającym na zalewanie krajów takich jak Polska tańszym ukraińskim zbożem. Niestety znalazły się w Polsce firmy, które za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić, i sytuacja polskich rolników ich nie interesowała. Przez długi czas Unia Europejska nie chciała dostrzec problemu importowanego zboża z Ukrainy. Nie mogąc doczekać się stosownej reakcji ze strony Brukseli, w połowie kwietnia sami, chroniąc interesy polskiej wsi, zdecydowaliśmy o zakazie importu zbóż ukraińskich do Polski. Zbudowaliśmy wraz z Rumunią, Słowacją, Węgrami i Bułgarią koalicję pięciu państw, które też zmagały się z podobnym jak my problemem. Dopiero wtedy Komisja Europejska podjęła przychylne nam stanowisko chroniące polski rynek przed importem zboża z Ukrainy. To nasze naciski sprawiły, że w Polsce obowiązuje embargo, czyli zakaz wywozu ukraińskiego zboża. Ale dokładnie za trzy dni, 15 września, wygasa ten unijny zakaz sprowadzania między innymi do Polski zboża z Ukrainy. Od ponad dwóch miesięcy Nasz rząd we współpracy z polskim komisarzem do spraw rolnictwa, panem Januszem Wojciechowskim, robi wszystko, żeby to embargo przedłużyć. Do tej pory biurokracja europejska nie podjęła decyzji. Jesteśmy jednym z największych producentów zbóż w Europie. Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony, by był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów. Wiemy doskonale, że wielki międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika. Nie pozwolimy na to. Nie ma na to naszej zgody. Eksport i tranzyt do Afryki i Azji tak. Rozchwianie polskiego rynku nie. Ochronimy polskich producentów zbóż bez względu na to, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska. My, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, nie wahamy się powiedzieć Brukseli, stop! Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników. Dzisiejsza decyzja ma przede wszystkim jeden cel: zabezpieczyć interesy polskiej wsi, ale zabezpieczyć też interesy europejskiego rolnictwa. Ukraina musi zrozumieć, że bezpieczeństwo Polski jest tak samo ważne jak jej bezpieczeństwo, a dla nas najważniejsze. Za tę wojnę musi zapłacić Rosja, a nie polscy rolnicy. Dopóki rządzi prawo i sprawiedliwość, będziemy osłaniać polską wieś przed każdym zagrożeniem. Rząd prawa i sprawiedliwości zawsze stał i stać będzie na straży interesów narodowych, niezależnie kto będzie im zagrażał. Polska po 15 września. Utrzyma zdecydowane i pełne embargo na ukraińskie zboże. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Bronimy interesu polskiego rolnika. Chronimy polską wieś. I teraz zobaczcie jeszcze taką jedną rzecz, taki filmik, który znalazłem na TikToku. Jeszcze raz podkreślę, to jest po prostu randomowy filmik, który mi się na TikToku trafił. Nie wiem, czy to, co ten pan mówi, jest prawdą. Być może to jest kłamstwo, natomiast no, mówi ciekawą rzecz. Mam nadzieję, że ktoś to zweryfikuje. Jeśli się tak okaże, że ten pan mówi nieprawdę, to ja to skasuję. Można skasować fragment filmu po, na, z YouTube'a już po wrzuceniu, wtedy skasuję. Nie ma problemu, proszę o informację. Jeśli on mówi jakąś nieprawdę, jeśli tych silosów rzeczywiście tam nie ma, bardzo proszę o informację, skasuję. No a jeśli się okaże, że to jest prawda, to piszcie w komentarzu, że to jest prawda. Jakby jakaś służba czy coś miała dowody, że to jest nieprawda, od razu kasuje. Ja nie chcę żadnych nieprawdziwych informacji rozsiewać, żeby nie było wątpliwości. Ale no niestety, to co mówi ten człowiek, którego zaraz usłyszycie, no jest bardzo mocno prawdopodobne. I to mnie przeraża. Drodzy Państwo, obejrzyjmy. Dlaczego Mateusz Morawiecki jest kłamcą? Ponieważ w swoim spocie wyborczym opowiada o tym, że nie zezwoli na wjazd zboża z Ukrainy do Polski. Tymczasem to politycy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu w samorządzie województwa podkarpackiego przyznali aż 6 milionów euro na dotację tej oto inwestycji, która znajduje się za moimi plecami. Jest to inwestycja w gminie Baranów Sandomierskich, w miejscowości Knapy, w powiecie tarnobrzeskim, ulokowana przy szerokim torze biegnącym z Ukrainą I jest to inwestycja spółki, w której są podejrzenia, że jest zasilana kapitałem ukraińskim. Między innymi prokurentem w tej spółce jest obywatel ukraiński, a inwestycja ulokowana jest przy szerokim torze, co oczywiście zapewnia tutaj połączenie z Ukrainą i to, że w tych silosach po wyborach znajdzie się zboże ukraińskie. Politycy PiSu doskonale o tym wiedzą, lecz w kampanii wyborczej przy... zakładają maskę obrońców polskiego rolnictwa. Są kłamliwymi, obłudnymi ludźmi którzy oszukują polskiego rolnika i doskonale zdają sobie sprawę, że w tych silosach przecież będzie zboże ukraińskie, a to, co teraz robią, to jest tylko kampania na um, utrzymanie po, wysokiego poparcia. Polska wieś nie da się oszukać, polscy rolnicy nie dadzą się oszukać, mieszkańcy Podkarpacia nie, Podkarpacia nie dadzą się oszukać. I tyle. W ostatnim słowie w tym materiale jeszcze jedno. Drodzy Państwo, pan, zwróćcie uwagę, co pis mówi teraz? Jak jest przed wyborami, jak się sprawa rypła, jak zobaczył, że ludzie się wkurzyli, a co mówił w kwietniu w usłysznej sobie TVP, zwanej potocznie TVPIS. Zwróćcie uwagę, że PiS dostosowuje swoją narrację do nastrojów społecznych. Nie tylko teraz. Tajemnicą Poliszynela jest, bo oni to w ogóle wprost chyba nawet powiedzieli, że to, że w Polsce nie było ostrego zamordyzmu, wynikało tylko z, z sanitarnego, wynikało tylko z tego, że im wychodziło, że duża część ich elektoratu nie chce tego zamordyzmu i że im bardzo yy, słupki poparcia spadną. Oni patrzą, jakie są nastroje społeczne. To pamiętajcie na przyszłość, bo jestem przekonany, że oni jeszcze nie jeden numer nam zrobią, jeszcze nie raz wepchną nas w coś. Co jest dla Polski i dla nas Polaków pioruńsko niekorzystne, może nawet śmiertelnie niebezpieczne, bo cholera wie, czym było zaprawione, to zboże techniczne z Ukrainy. Dlaczego ono było techniczne I czy, i czy nasze dzieci, które to jadły, być może nadal jedzą, na co będą chorować, czy będą chorować? Także pamiętajcie, trzeba bardzo wyraźnie. Budować sprzeciw. Oczywiście w granicach prawa. On musi być całkowicie legalny. Wszystkie ewentualne protesty muszą być całkowicie legalne, zalobne. Ale może właśnie warto swój sprzeciw wyrażać. Legalnie, pokojowo, bezpiecznie, ale wyrażać nie być biernym. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.